Jak wiadomo, obudowę może sobie kupić każdy. No powiedzcie, kto kiedykolwiek stworzył własną obudowę? Nikt z Was? No w sumie do niedawna ja też nie. Dlatego wyjdę tutaj troszkę na przekór i pokażę Wam obudowę, którą stworzyłem ja sam. Wziąłem profile, wziąłem nity, nitownice i samemu zmajstrowałem obudowę, którą zobaczycie za chwileczkę. Wszystko jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy mieć takie podstawowe narzędzie jak wiertarka, wiertła, nity, nitownica, coś do cięcia, czyli na przykład piłka do metalu oraz same profile. Ja do tego projektu użyłem 10 mm profili kwadratowych. Będą dwa odcinki z tej serii. Pierwszy odcinek, czyli ten teraz, który pokaże Wam, jak składam mój komputer w tej mojej stworzonej obudowie. Jeżeli ten film Wam się spodoba, będzie duży odzew, że chcecie kolejny taki materiał, to w następnym odcinku pokażę Wam, jak samemu taką obudowę stworzyć od podstaw. Czyli będziemy ciąć, nitować i po prostu będzie masakra, będę przy tym siedział cały dzień. Pamiętajcie, że ta obudowa jest przystosowana do płyt głównych w rozmiarze Mini ITX oraz do zasilaczy w rozmiarze SFX. Zasilacze SFX to są takie troszkę mniejsze ATX-y. Teraz czas przedstawić bohaterów naszego odcinka. Zasilacz jest to Corsair SF450 80+ Platinum. Następnie karta graficzna jest to EVGA GTX 1070 for the win. Oczywiście karta, która po prostu strasznie mi się podoba i będzie idealnym zwieńczeniem całej tej budowy. Oczywiście do tego wszystkiego przydam się Riser PCI Express x16 z końcówką wygiętą o 90 stopni. Nie jest to oryginalny Riser Fantexa czy innych takich firm, ponieważ takie Risery potrafią kosztować nawet 200 zł. Mój Riser dorwałem za około 25 zł na AliExpress. Kolejną rzeczą to oczywiście cały zestaw, czyli płyta główna Asus B350i Rockstrix, procesor AMD Ryzen 5 2600, pamięci RAM Corsair Vengeance Pro RGB 3600 MHz CL18, dwie sztuki po 8 GB każda oraz na sam procesor nałożone chłodzenie 120 mm Celentium PC Navis RGB. Jako wentylator do chłodzenia wodnego nie użyję standardowego wentylatora Celentium PC, który był w zestawie. Wolę jednak pójść w klasykę i moje ulubione wentylatorki, czyli w Corsair LL120 RGB. Lecz ciekawe jest to, że używam tego wentylatora z jednego powodu. Z tego, że to jest mój wentylator, którym spaliło się podświetlenie. Ten wentylator, nawet z wyłączonym podświetleniem, wygląda naprawdę bardzo dobrze. Wygląda na porządny wentylator, drogi wentylator i po prostu bardzo dobrze działa. I to jest dla mnie najważniejsze. A z racji tego, że spaliło się podświetlenie, to wystarczy, że podepnę zasilanie samego wirnika, ponieważ mogę już w spokoju pozbyć się kabla od podświetlenia. No i dzięki temu nie będę musiał montować Lightning Note Pro, huba ARGB od Corsaira oraz całego okablowania, którego jest naprawdę sporo, a w mojej konstrukcji, powiedzmy test bencha, no miejsca na kable dużo nie ma. Oraz na samym końcu wisienka na torcie, nasza obudowa. Czy można nazwać to obudową? W sumie nie wiem. Jest to tak jakby test bench, coś co po prostu ma wszystko na zewnątrz. Tak jakbyśmy wzięli obudowę, rozpruli wszystkie ściany i zostawili sam środek. No dobra, teraz już przegadaliśmy to, lecimy do samego składania. Ja już Wam nie będę przeszkadzał, oglądajcie, podziwiajcie i widzimy się za chwileczkę.
Jak Wam się podoba komputer? Ja myślę, że naprawdę robi robotę. W sensie wiadomo, można mieć komputer w obudowie i to wygląda też fajnie, ale taki test bench, no jak dla mnie wygląda to po prostu świetnie. Idealnie się to komponuje z całym zestawem, bo wiecie, każda osoba, która robi sobie gamingowe stanowisko, montuje na przykład obudowę, wentylatory i w ogóle. I to może robić wrażenie, ale to robi piorunujące wrażenie. To jest coś, czego tak naprawdę nikt nie ma. Więc jeżeli chcielibyście sobie stworzyć sami taką obudowę, jest to naprawdę bardzo proste. I pamiętajcie, jeżeli będzie duży odzew, jeżeli będzie dużo komentarzy, dużo lajków, to pokażę Wam krok po kroku, jak samemu taką obudowę stworzyć. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego materiału, mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja zostawiam Was z widokiem tego komputera, no i widzimy się w następnych odcinkach. Cześć!